10 radnych, tym samym stwierdzam kworum i otwieram 30. sesję Rady Gminy Burzowniki. I tak, punkt drugi porządku obrad, czyli wybór sekretarza obrad. Moją propozycją jest, aby dzisiejszym sprawozdawcą była pani Agnieszka Lewion według listy obecności. Czy pan radna wyraża zgodę? Tak. Tym samym przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru sekretarza na sekretarza do pani Agnieszki Lewion. Kto z państwa jest za, przeciw i wstrzymał się, proszę o wciśnięcie odpowiedniej opcji na tablecie. Dziękuję. Wskazam, że dzisiejszym sekretarzem obrad zostaje pani Agnieszka Lędzio. Punkt trzeci porządku obrad, przyjęcie porządku obrad i tu jest mała zmiana polegająca na tym, że punkt 12 porządku obrad będzie brzmiał, będzie zmiana w treści uchwały. Poprzednia punkt stanowi podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bez przetargu gruntów niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonych w obrębie obecnej Burzowniki. To będzie anulowane, a nowa uchwała będzie miała treść, nowy punkt będzie miał podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Materiały macie państwo doręczone, także na tym polegała zmiana. Zmiana tylko treści uchwały, tak? A sam reszta jest pozostaje tak. Czy są jakieś inne propozycje, uwagi, czy nie widzę. Tym samym przystępujemy do głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad z wprowadzoną zmianą. Kto z państwa jest za, przeciw lub wstrzymał się, proszę o przyjęcie odpowiedniej opcji na urządzenie głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty.
Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Bobrowniki. Zwyczajowa protokół do oglądu. Czy ktoś z Państwa ma jakieś poprawki, uwagi? Nie widzę. Moją propozycją jest, aby przyjąć ten protokół bez czytania. Czy są jakieś inne propozycje? Też nie widzę. Tym samym przystępujemy do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Bobrowniki. Kto z Państwa jest za, przeciw, wstrzymał się, proszę o przyjęcie odpowiedniej opcji na tablecie. Głosowało 10 osób, przeciw 0 i wstrzymało się 0. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bobrowniki został przyjęty. Punkt 5. Przyjęcie protokołu z posiedzeń stałej Komisji Rady Gminy Bobrowniki. Jak wiadomo, trzy komisje pracowały w tym czasie. Najpierw bym poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Władysława Kradzińskiego, o przedstawienie treści protokołu. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2021 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności, załącznik nr 1, a także wójt gminy Bobrowniki pan Jarosław Oliwko, skarbnik gminy pani Mirosława Kowalewska i sekretarz gminy pan Paweł Grudowski. Porządek obrad. 1. Zestawienie zadłużenia budżetu gminy Bobrowniki stan na 31 grudnia 2020 roku. Punkt 2. Przedstawienie kosztów inwestycji za rok 2020. Punkt 3. Realizacja wniosków i uchwał Rady Gminy w 2020 roku. Punkt 4. Realizacja planu finansowego Gminy Biblioteki Publicznej w 2020 roku. W punkcie 1 i 2 wyjaśnienia udzieliła skarbnik gminy pani Mirosława Kowalewska. Anotacja punktu 1. Zestawienie zadłużenia budżetu gminy Bobrowniki stan na 31 grudnia 2020 roku. Zadłużenie budżetu gminy Bobrowniki według wierzycieli na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 4 328 zł. 113 zł 33 grosze, na którą składały się kredyty długoterminowe Banka Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy Poconek, Bank Spółdzielczy Gliwie, a także pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Toruń. W roku 2020 gmina Bobrowniki nie zaciągnęła żadnego kredytu. Okres spłaty zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi do roku 2029. Spłata rat i odsetek przebiega zgodnie z harmonogramem. Szczególne kwoty kredytu oraz pożyczki stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Anotacja punktu 2. Przedstawienie kosztów inwestycji za rok 2020. Inwestycje gminy w 2020 roku zaplanowane w kwocie 1 758 500 zł 98 grosze. Zaplanowane środki zostały wydatkowane w kwocie 1 753 094 zł 50 groszy. Wszystkie zamierzenia inwestycyjne zostały w pełni zrealizowane, nie przekraczając planowej kwoty gmin. Gmina podejmowała skuteczne działania, aby część inwestycji dofinansować środkami zewnętrznymi, a w szczególności środkami unijnymi. Szczegółowe zestawienie kosztów inwestycji za rok 2020 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Anotacja punktu 3. Realizacja wniosków i uchwał Rady Gminy w 2020 roku. Informacji na ten punkt 3 udzielił skarbnik gminy pan Paweł Grudowski. Rada Gminy Bobrowniki w 2020 roku podjęła 69 uchwał. Wszystkie uchwały zostały zrealizowane przez wójta gminy zgodnie z ich celowością i zasadnością. Na sesjach Rady Gminy padło 19 wniosków, z czego zrealizowano zostało 13 wniosków. Pozostałe wnioski są w trakcie realizacji i zostaną zrealizowane w późniejszym terminie. Wniosek sesji sesji 22 z dnia 22 lipca 2020 roku, wniosek radnego Andrzeja Pajnackiego w sprawie budowy chodnika oraz wysepki przy drodze powiatowej nr 2712 C. Obecnie trwają negocjacje z zarządem dróg powiatowych w tej sprawie. Wniosek radnego Andrzeja Pajnackiego w sprawie
postawienie dwóch lamp solarnych w sołectwie Bobrownickie Pole przy przystanku na drodze powiatowej nr 2712C. Wniosek został uwzględniony w planie budżetu gminy na rok 2021. Wniosek Rady Marzeny Stańczak-Kazimierskiej w sprawie zakupu dwóch dodatkowych mikrofonów na sesję Rady Gminy. Wniosek w trakcie realizacji. Wnioski w sesji 23 z dnia 15 września 2020 roku. Wniosek radnego Marcina Kazimierskiego w sprawie załatania dziur przy ulicy Wyzwolenia 1A, a także przy ulicy Podgórnej 17. Wszystkie prace związane z naprawą nawierzchni zostaną rozpoczęte i tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą. Wniosek radnego Marcina Kazimierskiego w sprawie obniżenia krawędzi przy pasach dla przejścia pieszych przy ulicy Placu Wolności, wejście do parku. Wniosek został częściowo realizowany. Wnioski z sesji 27 z dnia 8 grudnia 2020. Wniosek radnej Marzeny Stańczak-Kazimierskiej w sprawie uzupełnienia ubytków na drodze gminnej naprzeciwko firmy Opas. Wniosek został częściowo zrealizowany. Została część drogi, zostanie naprawiona w innym terminie. Adaptacja punktu 4. Realizacja planu finansowego Gminy Biblioteki Publicznej w 2020 roku. Informacje na ten punkt udzieliła skarbnik gminy pani Jarosława Kowalecka. Plan finansowy instytucji kultury, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Obrownikach, zakładał przychody w kwocie 100 012,76 zł i wydatki w kwocie 100 012,76 zł. Plan przychodu składał się dotacje z budżetu gminy Obrownikiem w kwocie 100 000. Ponadto uzyskano dochód z odsetek 12,76 zł. Z czego uzyskano kwotę 100 012,76 zł. Wydatki. Na wydatki składały się wynagrodzenie i pochodne za zakup książek, odpis na fundusz socjalny, zakup czasopism, materiałów biurowych i wyposażenie. Nie wykorzystano część dotacji w wysokości 173,34 zł wrócono do budżetu gminy. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Obrownikach i posiadała zobowiązań, jak również należności. Szczegółowy wykaz z realizacji planu finansowego Gminy Biblioteki Publicznej w Obrownikach stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Na tym zakończyliśmy posiedzenie w godzinie 10:50. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania do pana przewodniczącego w sprawie protokołu? Nie widzę. Tym samym przystępujemy do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu komisji rewizyjnej. Kto z państwa jest za, przeciw, wstrzymał się, proszę o przyciśnięcie odpowiedniej opcji na tablecie. Głosowało 10 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół komisji rewizyjnej został przyjęty. Teraz poproszę przewodniczącą Komisji Finansów i Budżetu, panią Kamilę Sztuczkę, o przedstawienie treści protokołu. Protokół z Komisji Finansów i Budżetu z dnia 15 marca 2021 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz sekretarz gminy pan Paweł Grudowski, skarbnik gminy pan Mirosława Kowalewska. Porządek o posiedzenia. Analiza ostatecznej subwencji dotacji za 2020 rok. Punkt 2. Informacja o zrealizowanych w 2020 roku inwestycjach gminnych. Punkt 3. Sprawy bieżące. Informacji na temat punktu 1-2 porządku obrad udzieliła skarbnik gminy pani Mirosława Kowalewska. Anotacje do punktu 1. Analiza ostatecznej subwencji dotacji za 2020 rok. W roku 2020 uzyskano następujące dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy.
Część oświatowa jest 2 470 021 zł. Część wyrównawcza 2 040 925 zł. Część równoważąca 172 658 zł. I refundacja części wydatków Funduszu Sołeckiego w 2020 roku 23 449 zł i 35 groszy. Łącznie z tytułu subwencji ogólnej dla gminy osiągnięto dochód w wysokości 4 707 053 zł i 35 groszy, stanowiący 25,48% planu rocznego. Dotacje. Dotacje celowe na zadania zlecone, m.in. Dobry Start, 500+, zasiłki okresowe, oświata, Urząd Stanu Cywilnego, specjalistyczne usługi opiekuńcze, łącznie otrzymało z budżetu państwa 4 991 313 zł i 13 groszy. Ze środków własnych na pokrycie tych zadań wydano 108 192 zł i 58 groszy. Pytań, uwag nie wniesiono. Analiza wykonania dochodów oraz wykorzystania dotacji zdrowych przydzielonych z budżetu wojewody Kujawsko-Pomorskiego stanowi załącznik numer 2 do niniejszego protokołu. Anotacja do punktu 2. Informacja o zrealizowanych w 2020 roku inwestycjach gminnych. Inwestycje gminne w 2020 roku zaplanowano na kwotę 1 758 500 zł i 98 groszy. Zaplanowane środki zostały wydatkowane w kwocie 1 753 094 zł i 50 groszy. Wszystkie zamierzenia inwestycyjne zostały w pełni zrealizowane, nie przekraczając planowanej kwoty. Gmina podejmowała skuteczne działania, aby część inwestycji dofinansować środkami zewnętrznymi, w szczególności środkami unijnymi. Inwestycją, która pochłonęła najwięcej środków z budżetu gminy Bobrowniki, była realizacja projektu Dzienny Dom Pobytu Senior Plus w Sołeckiej Rakcie. Planowana kwota inwestycji to 709 tysięcy. 789 zł 17 groszy. Łączny koszt realizacji wyniósł 704 984 zł i 66 groszy. Z czego środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu Dziennego Domu Pobytu Senior Plus 242 835 zł. Środki pozyskane od wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu Senior Plus to 250 tysięcy złotych. I środki własne na pokrycie zadania 212 149 złotych i 66 groszy. Pozostałe zrealizowane inwestycje gminne. Budowa studni na stacji zatrudnienia wody po Wielkim Polu, planowana wartość inwestycji to 26 200 zł, a wartość inwestycji wyniosła 26 138 zł i 64 groszy. Następna inwestycja, zakup beczki do transportu wody do celów spożywczych. Planowane było 25 400 zł, a wartość inwestycji wyniosła 25 384 zł i 40 groszy. Dotacja celowa dla powiatu Lipnowskiego na budowę chodników na drogach powiatowych na terenie gminy Bobrowniki. Planowana wartość inwestycji to 62 430 zł i 84 grosze. Wartość inwestycji została w 100% wykonana zaplanowanej kwoty. Następne to wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym
modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Polichnowo, przebudowa drogi gminnej w Gnojnie, przebudowa ulicy Różanej Borownika, utwardzenie gruzem nawierzchni dróg gminnych z funduszu sołeckiego w Sołeckie Borowickie Pole, utwardzenie nawierzchni kostką betonową ulicy Chabrowej w Borownikach oraz utwardzenie gruzem drogi gminnej Polichnowo-Piaski o długości 690 metrów. I łącznie te wydatki wyniosły 732 zł 824 zł 3 groszy, a wartość inwestycji wyniosła 732 zł. Nie, przepraszam, 732 796 zł i 37 groszy. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, planowana wartość 64 993 zł 17 groszy. Wartość inwestycji wyniosła 64 976 zł 13 groszy. Budowa monitoringu edukacyjnego w szkole podstawowej. Planowana wartość 31 210 zł, wartość inwestycji 31 205 zł 72 grosze. Dotacja na zakup aparatury dla szpitala w Lipnie. Planowana wartość 13 500 zł, wartość inwestycji 100% planowanej kwoty. Zakup działki numer 165 w Obrownikach. Planowana wartość 35 tysięcy. Wartość inwestycji wyniosła 34 541 zł 50 groszy. Instalacje fotowoltaiczne w gminie Bobrowniki. Planowana inwestycja była na kwotę 27 185 zł. Wartość inwestycji wyniosła 27 157 zł 50 groszy. Zakup samochodu używanego. Planowana była kwota 29 978 zł 84 grosze. W 100% została ta kwota. A do następnego trzeciego sprawy bieżące. Radna Marzena Stańczak-Kaźmierska zwróciła się z zapytaniem do sekretarza gminy, na jakim etapie jest obecnie sprawa związana z wjazdem na drogę gminną o numerze ewidencyjnym 231/2 w miejscowości Radki. Pan sekretarz wyjaśnił, że wstępnie ustalono z właścicielem działki sąsiadującym z drogą, że dokonana zostanie zamiana gruntu. Zamian za przekazanie fragmentu drogi wytyczone i przekazana zostanie działka z przeznaczeniem na nową drogę gminną. Protokół uzgodnień będzie spisany najpóźniej do dnia 2 kwietnia bieżącego roku. Następnie przystąpimy do podziału przedmiotowych działek i dalszych czynności związanych z ich zamianą. Pytań i uwag nie wniesiono. Przewodnicząca Komisji Finansów i Budżetu zamknęła posiedzenie o godzinie 8.55. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani przewodniczącej odnośnie treści protokołu? Widzę, tym samym przystępujemy do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Finansów i Budżetu. Kto z państwa jest za, przeciw, wstrzymał się? Proszę o przyjęcie odpowiedniej opcji na podlecie. Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Zabezpieczenia Ładu i Porządku Publicznego pana Marszałka Wyspiego przedstawieni treści protokołu. Protokół z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Zabezpieczenia Ładu i Porządku Publicznego z dnia 26 marca 2020. Mikrofon może podać panu przewodniczącego.
wątpliwości, która stanowi załącznik numer 1 do niniejszego protokołu oraz kierownik referatu komunalnego i spraw gospodarczych pan Tomasz Szyński. Porządek posiedzenia. Punkt 1. Koszty zimowego utrzymania w roku sezonie 2020-2021 i stan dróg gminnych. Punkt 2. Koszty używania budynków komunalnych dróg światowych w sezonie 2020-2021 w porównaniu do poprzedniego sezonu. Punkt 3. Sprawy bieżące. Informacje do punktu 1 i 2 oraz 3 porządku obrad udzieli kierownik referatu komunalnego i spraw gospodarczych. Adnotacja do punktu 1. Koszty zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020-2021 i stan dróg gminnych. W okresie zimowym 2020-2021 łączne koszty zużycia soli oraz odświeżania dróg wyniosły 15 766 zł. Zużyto łącznie 5 ton soli, z czego 1 tona była pozostałość od poprzedniego sezonu zimowego. Tegoroczna zima spowodowała dramatyczne uszkodzenia, które sukcesywnie będą naprawiane. Mają one na celu zapewnienie właściwego stanu technicznego drogi, sprawności wszystkich jej elementów oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozpoczęto sprzątanie ulic i dróg po zimie. Działania te od kilku dni wykonują pracownicy Urzędu Gminy Morowni. Anotacja do punktu 2. Koszty używania budynków komunalnych w sierpniu sezonie 2020-2021 w porównaniu do poprzedniego sezonu. Wymiana starych piecy na nowe budynki urzędu gminy, a także budynku szkoły podstawowej Obrowniki oraz szkoły samorządowej znacznie przyczyniły się do obniżenia kosztów ogrzewania. Koszty ogrzewania budynków urzędu gminy Obrowniki, w tym budynek oraz szkoły Obrowniki oraz jedny dom pomiędzy seniorach plus w sezonie grzewczym 2020-2021 do dnia 24 marca kwota wynosi 19 556 zł. Budynki oświatowe, szkoła podstawowa Rowniki, koszt ogrzewania budynków w porównaniu do poprzedniego sezonu jest mniejszy o 25 tysięcy złotych. Szkoły samorządowe, koszt ogrzewania budynków w porównaniu do poprzedniego sezonu jest mniejszy o 13 300 zł. Klub dziecięcy Wątrowiaczek, koszt ogrzewania budynków w porównaniu do poprzedniego sezonu jest mniejszy o 229 zł. Anotacja do punktu 3. Sprawy bieżące. W ramach rozpoczynających się prac remontowych zamontowano 3 drogi zwalniające przy ulicy Podgórnej. Planowana jest również budowa chodnika przy ulicy Wyzwolenia. Obie inwestycje są w ramach środków z Funduszu Sołeckiego. Przewodniczący Komisji zapytał o aktualne badanie oceny jakości budynku. Kierownik referatu komunalnego spraw gospodarczych pozwala, że kontrola jakości budynku ścieków jest sprawdzona na bieżąco. Wszystkie oceny okresowej przydatności wody do spożycia przez ludzi są regularnie publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Podgórniki. Aktualna ocena przydatności wody spożycia stanowi załącznik numer 2 do mniejszego protokołu. Pytań i uwag nie wniesiono. Załączenie. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana przewodniczącego w sprawie protokołu? Widzę. Przystępujemy do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Zabezpieczenia Ładu i Porządku Publicznego. Kto z Państwa jest za, przeciw, wstrzymał się, proszę o podniesienie ręki i opcję na tablecie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół Komisji Ochrony Środowiska został przyjęty. Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. Wnioski, skargi i petycje. Były dwa pisma przekazane, dwie petycje na Komisję Skarg i Wniosków. Także poproszę panią przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, panią Jolantę Kłodniak o przedstawienie tych pism i protokołu Komisji. Do dzisiejszej Rady o poparcie rządu tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Wnoszący petycję Teresa Garland zaprzysiężony prezydent obywatelski tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego. Zwracam się z petycją do tutejszej Rady Gminy, by wyraziła opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
cel dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako aktu woli narodu nowego kodeksu wyborczego oraz nowego ustroju prezydencko-ludowego dla Polski. Na skutek błędnych działań rządu, które spowodowały ponad formatywną śmierć dziesiątek tysięcy Polaków oraz masowe bankructwo polskich przedsiębiorstw na wielką skalę, stwarzają stan, że rząd może upaść w każdej chwili. Stanie się to w sposób niekontrolowany. Państwo polskie zostało już zdemontowane. Może wtedy znaleźć się w sytuacji zagrożenia swojej dalszej egzystencji na skutek wyniku niesterowalności, do czego już doszło w sposób ukryty istnieniem podwójnego dna. Należy również zwrócić uwagę na niestabilną sytuację geopolityczną na świecie oraz położenie Polski. Mamy prawo mieć obawy oraz mamy powinność do tego, aby zapobiec upadkowi Polski. Świadomi istniejącego zagrożenia chcą zapobiec wielce prawdopodobnej tragedii utraty suwerenności Polski z powodu niesterowalności w wyniku braku rządu, my, członkowie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, apelujemy do tutejszej gminy, by w trybie pilnym poparły warunkowo Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny jako organ czuwający nad polską racją stanu i reprezentujący suwerena naród polski, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz, w kontaktach zagranicznych do momentu demokratycznego przegłosowania przez suwerenów nowego kodeksu wyborczego, przeprowadzenia nowych wyborów i wyłonienia nowego rządu z prezydentem na czele. Warunkowo oznacza, iż Tymczasowa Rada Stanu stałaby się ośrodkiem sterującym tylko w przypadku, gdyby zabrakło rządu i prezydenta, ewentualnie chwilowo. Oznacza, iż Tymczasowa Rada Stanu stałaby się ośrodkiem sterującym państwem polskim tylko do momentu przegłosowania przez naród polski referendum ludowym. Wobec powyższego w dniu 15 marca odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie. Porządek posiedzenia. Punkt pierwszy. Rozpatrzenie petycji o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego. Punkt drugi. Rozpatrzenie petycji o poparcie rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Punkt trzeci. Przygotowanie stanowiska i przekazanie przewodniczącemu Rady. Przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie, przywitała zebranych oraz przedstawiła porządek. Przewodnicząca komisji przedstawia treść petycji skierowanej przez panią Teresę Barlan do Rady Gminy Bobrowniki o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako aktu woli narodu nowego kodeksu wyborczego oraz nowego ustroju prezydencko-ludowego dla Polski. Komisja po zapoznaniu się z treścią petycji wyraziła jednogłośnie opinię, iż Rada Gminy nie jest organem władnym do podejmowania działań wskazanych w przedmiotowej petycji. Przewodnicząca poinformowała również, że jest druga petycja skierowana przez taką samą osobę, czyli panią Teresę Garland, określającą się jako zaprzysiężony prezydent obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego oraz jej aktywistów. Petycja dotyczy poparcia rządu Tymczasowej Rady Stanu w sytuacji, gdy zabrakło rządu i prezydenta jako organu czuwającego nad Polską. Po zapoznaniu się z treścią petycji, komisja wyraziła jednogłośnie opinię, iż Rada Gminy nie jest organem władnym do podejmowania działań wskazanych w przedmiotowej petycji. Działając na podstawie paragrafu 99c Statutu Gminy Bobrowniki, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowała stanowisko w sprawie petycji, które zostanie przekazane przewodniczącemu Rady Gminy Bobrowniki, załącznik numer 2. Przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.
posiedzenia. Załącznik nr 2 brzmi następująco. Rada Gminy Bobrowniki otrzymała dwie petycje o tymczasowej Rady Stanu Narodopolskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego reprezentowanego przez panią Teresę Gawlan, zwanej dalej wnioskodawcą. Wnioskodawca złożył do Rady Gminy Bobrowniki dwie petycje o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego oraz o poparcie rządu tymczasowej Rady Stanu Narodopolskiego. W dniu 12 marca 2021 roku petycje zostały skierowane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Z treści petycji wynika, że dotyczą one podjęcia inicjatywy zmiany Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Zasady zmiany Konstytucji reguluje rozdział 12 Zmiana Konstytucji. Ponadto procedurę sytuacji, gdy prezydent nie mógłby przejściowo sprawować urzędu, reguluje rozdział 11 Stan nadzwyczajny, opisujący możliwość wystąpienia stanów nadzwyczajnych w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bobrowniki na posiedzeniu w dniu 15 marca zapoznała się z treścią petycji i wyraziła jednogłośnie opinię, iż w obu petycjach Rada Gminy nie jest organem właściwym do ich rozpatrzenia. W związku z tym, że petycja dotyczy inicjatywy ustawodawczej, właściwe jest ze względu na poruszone kwestie przekazanie jej marszałkowi Sejmu RP. W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi o przekazanie przez Radę Gminy petycji do marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej jako organu właściwego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania do pani przewodniczącej odnośnie tych protokołów i pism? Odnośnie tych pism jeszcze będziemy wracać do nich. Musicie wrócić do tematu, ale to w dalszym porządku obrad. Nie widzę. Tym samym przystępujemy do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z państwa jest za, przeciw, wstrzymał się. Proszę o przyciśnięcie odpowiedniej opcji na tablecie. Głosowało 10 osób za, przeciw, 0, wstrzymał się 0. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół Komisji Skarg Wniosków i Petycji został przyjęty. Punkt 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Bobrowniki. Też wpłynęła nowa petycja, ale w stosownym czasie to zostanie przekazane na komisję po konsultacji z panem mecenasem. Tym samym przechodzimy do punktu 8, czyli podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. I tu poproszę panią skarbnik o przedstawienie tych zmian. W uchwale budżetowej zmieniamy kwotę dochodów i wydatków budżetowych wynikających z decyzji otrzymanych od Urzędu Wojewódzkiego, także wynikających ze spraw bieżących pracowanych przez urząd. I tak po stronie dochodów wprowadzamy środki na realizację programu Door to Door w kwocie 100 800 zł. Wprowadzamy dotację celową na zadania z zakresu spraw obywatelskich stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2020 roku. Wprowadzamy 11 947 zł jako zwrot podatku VAT za 2020 rok oraz przesuwamy środki planowane z wpływy z pozostałych odsetek, które były zaplanowane w dziale 750, a przesuwamy je na poszczególne rozdziały budżetu, które były w każdym rozdziale zgodnie z tytułem wpływu. Wprowadzamy również dochody z urzędów skarbowych, opłacamy podatek w formie karty podatkowej 3000 zł oraz wpływy na zajęcie pasa drogowego w wysokości 5000.
także rekompensatę utraconych dochodów z tytułu pobierania opłaty targowej po 2021 roku. Jest kwota 3779 zł oraz wprowadzamy 8016 zł w układzie wytycznych województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to kwota na organizację punktu koordynatorskiego usprawniającego dowóz osób do punktów szczepień na terenie gminy. Osób, które mają trudności z przemieszczaniem się. Wprowadzamy także 1500 zł na program Wspieraj Seniora. Następne pozycje to są właśnie podsetki, które przesuwamy z 1510. Tak po stronie dochodów. A jeszcze to nowopismo z Ministerstwa Finansów i Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest to pismo o ostatecznych kwotach subwencji. I tutaj w tym piśmie niestety otrzymaliśmy zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej o 25652 zł. I moja prośba, żeby wprowadzić to na dzisiejszej sesji, ponieważ to i tak trzeba wprowadzić, a nie jest to ujęte w zmianach. No mówię, to i tak trzeba wprowadzić, nic zgodne z decyzją. W paragrafie 6 zmieniany jest, w paragrafie 6 uchwały budżetowej zmieniany jest załącznik 1.3, gdzie według wytycznych województwa kujawsko-pomorskiego wprowadzamy dochody z opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 100 zł, który stanowi dochód budżetu województwa, a 5% tej kwoty stanowi dochód budżetu gminy. Po stronie wydatków. Po stronie wydatków wprowadzamy wydatki na realizację programu DOR-DOR. 100 800 zł, czyli taka sama jak w dotacji. Wprowadzamy kwotę 25 000 na wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym, z decyzjami urbanistycznymi. Wprowadzamy także, przesuwamy między paragrafami, tak jakby, w związku z przeważywanymi sprawami. Wyjmujemy z paragrafów 13. Wprowadzamy 8016 zł na wydatki związane z koordynacją szczepień oraz 1500 na Wspieraj Seniora. A także zaplanowaliśmy 23 390 zł na inwestycje, to jest dodatkowa opłata za roboty dodatkowe na budowę dzielnego domu pobytu w Krakowie. Tutaj pozostało nam jeszcze do zapłaty wykonawcy 90 000 z dotacji i 50 z naszych środków, a musieliśmy dołożyć 23 000 zł, żeby było zmienione. Także zmieniamy te 13 paragrafy w dziale klubu dziecięcego. I to by było na tyle wszystkich zmian, które przygotowaliśmy. Dziękuję za pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Czy też macie panią na pani skarbnik? Tym samym przystępujemy do głosowania podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Kto z Państwa jest za, przeciw, wstrzymał się, proszę o wciśnięcie odpowiedniej opcji na tablecie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok została przyjęta. Przystępujemy do punktu 9 porządku obrad, czyli podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji.
petycji, to jest punkt numer 9 i 10, są podobnej treści. To jest kontynuacja odnośnie protokołu Komisji Skargi, Wnioski i Petycji. Tak, komisja wnioskowała o przekazanie tego pisma dalej do marszałka Sejmu jako organu właściwego po doradztwie z prawnikiem. Propozycja jest taka, aby przyjąć uchwałę Rady Gminy przekazującą dalej tą uchwałę. Czy są jakieś pytania odnośnie tych uchwał? Nie widzę. Tym samym, zanim przystąpimy do głosowania, poproszę koleżankę wiceprzewodniczącą o przedstawienie treści. Pierwsza sprawa dotyczy przeprowadzenia referendum przekazanych. Tak? Uchwała Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przekazania petycji. Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przekazuje się według właściwości do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do rozpatrzenia petycję tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego, Społecznego Komitetu Konstytucyjnego reprezentowanego przez panią Teresę Garland. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy Bobrowniki do powiadomienia wnioskującego o przekazanie petycji. Paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania w sprawie przekazania petycji. Kto z Państwa jest za, przeciw, wstrzymał się, proszę o przyciśnięcie odpowiedniej opcji na tablecie. Druga uchwała tej samej treści, tylko dotycząca poparcia rządu tymczasowego. Czy ktoś ma pytania do tej sprawy? Nie widzę. Zanim przystąpimy do głosowania, poproszę koleżankę wiceprzewodniczącą o przedstawienie treści tej uchwały. Uchwała Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie przekazania petycji. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przekazuje się według właściwości do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do rozpatrzenia petycji tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego reprezentowanego przez panią Teresę Darland. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy Bobrowniki do powiadomienia wnioskującego o przekazanie petycji. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania w sprawie przekazania petycji. Kto z Państwa jest za, przeciw, wstrzymuje się, proszę o przyciśnięcie odpowiedniej opcji na tablecie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała w sprawie przekazania petycji została przyjęta. Tym samym przechodzimy do punktu 11 porządku obrad, czyli podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w 2021 roku. I czy są może jakieś pytania? Jak ktoś, czy pan sekretarz coś powiedzieć w tej sprawie? Analogiczny program, jak przyjmowany w poprzednich latach, raz w roku taki program trzeba przyjąć. Tutaj nie ma żadnych zmian w tym programie. Czy by jakieś pytanie było, proszę bardzo, czy ktoś ma pytanie w tej sprawie? Nie widzę. Tym samym, zanim przystąpimy do głosowania, poproszę koleżankę wiceprzewodniczącą o przedstawienie treści tej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w 2021 roku. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w 2021 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bobrowniki. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na gminie Bobrowniki w 2021 roku. Kto z Państwa jest za, przeciw, wstrzymał się? Proszę o przyciśnięcie odpowiedniej opcji na tablecie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Punkt 12 porządku obrad, czyli podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. I tu poproszę pana skarbnika o wyjaśnienie, o co chodzi. Sekretarza, przepraszam bardzo. Proszę Państwa, mamy taką sytuację, że ta przedmiotowa działka niewielka, bo to jest 3 ary, 3,82 ara, stanowiła wyjazd do działki rolnej. Właściciel działki dokonał zakupu tej działki rolnej i w tej chwili ten wyjazd jest zbędny, ponieważ dojeżdżam przez swoją działkę, którą właściciel wcześniej. I w sytuacji, jak mówi ustawa o gospodarce nieruchomościami, że nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być zbywane w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej część, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej. I właśnie nieruchomości przyległej jest się z wnioskiem o sprzedanie tej działki. Natomiast gminie ta działka jest zbędna z racji tego, że jest ładna działka i nie można jej w inny sposób zagospodarować. Dziękuję bardzo. Są pytania? Pana sekretarza. Gdzie to działka się mieści? Aleksandra Popowicz. W ulicy Włocławskiej. Po drugiej stronie. To są okolice Sosnowca? Kogo? Są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim przypadku, zanim przystąpimy do głosowania, poproszę koleżankę Wielki o przeczytanie treści tej uchwały. Uchwała Gminy Bobrowniki z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym. Punkt pierwszy. Niezabudowanej działki numer 396/21 o powierzchni 382 ary położonej w miejscowości Bobrowniki, stanowiącej własność gminy Bobrowniki, dla której sąd rejonowy w Lipnie wprowadził księgę wieczystą numer 2L1R/00167/4/2 na powiększenie nieruchomości oznaczonej jako działki 396/9, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer WR1L/00241/182/9.
Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bąbrowniki. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości grupowej. Kto z Państwa jest za, przeciw, wstrzymał się, proszę o przyjęcie odpowiedniej opcji na tablecie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Punkt 13 porządku obrad, czyli roczne sprawozdanie za realizację zakresu wspierania rodziny za rok 2020. I tu poproszę panią kierownik KOPS, panią Bilewą o przedstawienie tego sprawozdania. Proszę Państwa, ja tak bardzo króciutko, bo nie wiem, czy już się zapoznaliście z tym sprawozdaniem. Mówię tylko, że asystent rodziny, który działa na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej, jest u nas zatrudniony na umowę o pracę. W roku 2020 był to jeden asystent i wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną, pracy w opiece i wychowaniu dziecka. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem. Jest uwzględnienie zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. W roku 2020 na zatrudnienie asystenta wydano kwotę 46 936,02 zł, z czego kwota 1700 zł stanowiła dofinansowanie w ramach programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodziny Pieczy Zastępczej. Nadmienię, że w poprzednich latach była to duża wyższa kwota, w tym roku rzeczywiście było to tylko 1700. No zobaczymy, jak będzie w roku 2021. Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 11 rodzin, w tym 25 dzieci. I może tylko powiem jeszcze na koniec. Potrzeby związane z realizacją zadań ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej. W zakresie realizacji ustawy gmina współfinansuje zatrudnienie asystenta rodziny i jego szkolenia, pokrywa koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz prowadzenia placówek wsparcia dziennego. U nas jest jedno dziecko w pieczy zastępczej, za które ponosimy koszty już czwarty czy piąty rok. Kontynuacja zatrudnienia asystenta rodziny, możliwość otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa, podnoszenie kwalifikacji asystenta, podnoszenie kwalifikacji pracowników zajmujących się pracą z rodziną poprzez udział w szkoleniach i innych formach kształcenia, zapewnienie środków na współdziałanie i współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rozwój poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz utworzenie grupy wsparcia dla rodzin i realizacja ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin za życiem w związku z urodzeniem dziecka z ciężką chorobą i niepełnosprawnością. W celu osiągnięcia zamierzonych celów konieczne jest dalsze współdziałanie osób i jednostek organizacyjnych na terenie gminy działających na rzecz rodziny i dzieci, bowiem wyłącznie praca zespołowa stanowić będzie pełne i kompleksowe wsparcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania do pani kierownik? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za realizację zadań w zakresie wspierania rodziny za 2020 rok. Czy Państwa przystąpimy do głosowania? Czy Państwa jest za, przeciw, lub wstrzymał się? Proszę o przyciśnięcie odpowiedniej opcji na tablecie. Głosowało 10 osób za, 0, wstrzymało się 0.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Punkt 14. Porządku oraz sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w określonym dyskusjami zostaną przedstawione na następnej sesji. I przechodzimy do punktu 15. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji Rady Gminy Bobrowniki. Czy poproszę pana sekretarza o przedstawienie tego punktu. Proszę Państwa, na ostatniej sesji były podjęte następujące uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. Uchwała jest realizowana, zmieniająca w części uchwałę Rady Gminy Bobrowniki w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości. Uchwała jest realizowana, zmieniająca w sprawie organizacji wspólnej usługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki. Uchwała jest realizowana. W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Bobrowniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności publicznego rozmawiacie na 2021 rok. Uchwała jest realizowana w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. Uchwała również jest realizowana w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północno-wschodniej części miejscowości Bobrowniki. Tak, prace są realizowane. Już jest projekt tej uchwały, który jeszcze będzie konsultowany. I nie wiem, kiedy będzie następna sesja, ale prawdopodobnie na następnej sesji będzie już projekt uchwały na podobrady Rady przedstawiony. Jeżeli chodzi o wnioski, to na ostatniej sesji mieliśmy jeden wniosek pana radnego Marcina Kaźmińskiego w sprawie aktualizacji składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Bobrowniki na stronie GIF Urzędu Gminy. I strona została, te dane zostały zaktualizowane. Wracając do wcześniejszego wniosku odnośnie ulicy Podgórnej, w miarę możliwości zostały połatane dziury, a ponadto to na wniosek jakby uchwalany Fundusz Sołecki, zasadania sołeckiego wniosek, zamontowano zgodnie z projektem drogi zwalniające na ulicy Podgórnej. Dzisiaj pracownicy pracują również na drodze naprzeciwko Oplastu na Windudze. Próbują tam jakoś uregulować, poprawić tą drogę w kierunku Starego Widoszyna. Góra, bo to ten pierwszy odcinek od szosy był zrobiony wcześniej, a ta góra pozostała jeszcze do zrobienia. Zobaczymy, co tam dzisiaj uda się im zrobić, jak to droga wygląda. Miejmy nadzieję, że będzie w dobrym stanie. I to by było odnośnie wniosków. A jeszcze pan wójt prosił, żeby przekazać informację, że otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego, że uzyskamy dofinansowanie do fotowoltaiki, do projektu, który był w zeszłym roku przygotowywany. W tej chwili czekamy na termin podpisania stosownej umowy z Urzędem Marszałkowskim. A ponadto jeszcze w imieniu wójta, pracowników Urzędu Gminy i swoim własnym składam Państwu radnym oraz wszystkim mieszkańcom gminy życzenia zdrowych i pogodnych świąt Wielkiej Nocy, wzajemnej życzliwości, wiary i nadziei, jakie niesie ze sobą ten niezwykły czas. Życzę także miło spędzonych chwil w gronie najbliższych. I jest też prośba, żeby w miarę możliwości Państwa radni przekazali mieszkańcom również do życzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są pytania do pana sekretarza odnośnie tego punktu. Nie widzę, co jest przystępujące do punktu 16, czyli wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś ma jakieś wnioski, zapytania? Poproszę panią radną Janę Kaczyńską o zadanie. Ja bym prosiła o uzupełnienie ubytków na wierzchni na trasie Włocławego Żonika, okolice posesji państwa Łódź. To jest droga powiatowa, tak? To jest droga, którą jeździmy codziennie, my radni i wszyscy inni mieszkańcy nasi. A to jest droga powiatowa, czy gminna? Bo ja nie wiem, gdzie Państwo mieszkają. Na górach, rozumiem, tak? To jest droga powiatowa. To jest droga powiatowa. Wystąpimy z wnioskiem, ale
zrealizowane, bo zarząd dróg, zawsze organizuje przetarg, to też trwa. No, ja chciałam się dołączyć tutaj do wniosku pani Joli, jeżeli mogę, panie przewodniczący. Odnośnie tego łuku tutaj już tuż przed Racinem, bo on jest tak po prawej stronie zrujnowany i ta szosa jest bardzo wąska w tym momencie. Przed drugą, tak? Wewnętrzny czy zewnętrzny? Tak, bardzo ostry. Czy ktoś ma jakieś wnioski? Pytania? Ja jeszcze. Ja chciałam jeszcze złożyć wniosek odnośnie lamp w Akcinie, bo ja wysłuchałam wcześniej o ich naprawie, ale ta naprawa nie dała skutku. Więc ponawiam tę prośbę o naprawę tych lamp, ale mówię po prostu o wymianę, bo wiem, że tam były próby podjęcia uruchomienia tych lamp, ale do dnia dzisiejszego one nie przyjęły. Tak, nie. I jeszcze chodziłoby mi też o sprzątnięcie wszystkich przystanków na terenie gminy Wątrowniki i odświeżenie ich, to znaczy pomalowanie w miarę możliwości. Jeszcze coś? Nie, dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania, wnioski? Ja widzę, chciałbym przypomnieć po złożeniu oświadczeń majątkowych, tylko poprosiłbym, żeby to było w egzemplarzach oryginalnych, nie kopiowanych, nie można tak. No i przy okazji, jak już Pan Wójt już przejdzie, chciałbym prosić Państwa przede wszystkim wesołych, zdrowych ksiądz, mam takie jajeczko. Smakowało jak najbardziej rodzinę. Dbajmy o siebie i o własnym zdrowiu i zdrowiu. Także wszystkiego najlepszego dla każdych świąt Wielkanocnych. I tym samym zamykam 3. sesję na tym. Dziękuję bardzo.